Assassin's Creed Unity. Tak. Było takie wydarzenie społeczne, społecznościowe w tej grze, że od 21 listopada do 23 było można zdobyć 50% więcej livrów za rozwiązanie zagadek Nostradamusa. No cóż, ominęła mnie ta okazja. Trudno się mówi, mogę wam nawet pokazać. To tak wyglądało niestety. Znaczy, no niestety, to fajnie wyglądało. No ale niestety jakoś mnie to ominęło, a po drugie mało interesowało. Może jak będą jakieś następne wydarzenia, to może się jakoś bardziej wciągnę. Ale na razie póki co nie czuję takiej mocnej potrzeby takiego po prostu wykonywania. Tu zabijemy zaraz przestępcę. Widzę, że on już pozbył się cywila. My zaraz się go pozbędziemy. No tam zdarzyło mi się jeden dzień nie zagrać w Asasyna, ale oczywiście rzucam do was codziennie odcinki, jak się tylko da. Dobrze, tak w ogóle. Czy mamy jakieś misje? To jest istotnie ważne. Tu mamy niestety zbyt trudny poziom. To już jest tragedia. Co by tutaj poszukać takiego dla nas? A może misja już fabularna do zrobienia? Kto wie, zaraz się okaże, co trzeba tu zrobić. Ale tak myślę sobie, tak ja sobie już myślę, że moglibyśmy już naprawdę... A ja mam wrażenie, czy te runy, czy te ciągle te zagadki Nostradamusa powstają nowe, bo ja nie wiem, chyba raczej nie mogą powstawać na nowo. To jest niemożliwe. Tak na moje oko Merkurius. To by się go zrobiło bez problemu, szczerze mówiąc. Naszyjnik królowy. No dobra, wiecie co? Myślę, że możemy już wziąć się za misję fabularną. Bo trochę tego nie robiliśmy. A przydałoby ruszyć się trochę nieco w stronę linii wątku fabularnego. Znaczy oczywiście teraz nie będzie koopa. Lucior troszeczkę nie zawiódł w pewnej kwestii, bo się dogadaliśmy na weekend, że nagramy coś. No jak niestety wyszło na odwrót. I jestem tu rozczarowany. O nie. Uda, zostaw widoka w spokoju. Można go przeszukać? Zobaczcie. No cóż, skoro... Wy to widzieliście. Dobra. Super. Po prostu odjazd. No, nieważne. Nie zajmujmy się tym, który odgrzebuje siano. Nie wiem, czy takie lekkie ścinki mam. Ale to lekkie. Które nie sprawiają mi tak dużego problemu. Zobaczymy, co dalej się będzie działo w fabule. Zabiliśmy ostatnio króla żebraków. Tam kilka odcinków temu. Jakżem wtedy przestał robić fabułę. Przyszedł nieco na ten... Czekaj, tu wskocz. O, fajnie. Dzięki. Teraz doskocz, Arno. O, tak, też ładnie. Zobaczymy. Z tymi wydarzeniami społecznościowymi to mogę się tam potem zaangażować bardziej. No ale to jakoś widzę, mnie za bardzo też nie zainteresowało. Liczyłem w ogóle takiego poziomu zainteresowania w to pierwsze nasze wydarzenie społecznościowe, które dotyczyło rozwiązania wszystkich zagadek Nostradamusa i zyskanie 50% livrów więcej. O kurde, ale on tam do wody wskoczył ostro. Nie przesadził trochę? Pewnie hajsy jeszcze trzeba odebrać. Założę się. Pewnie żeśmy nie grali tam jeden dzień, to hajsów mogło przyjść. Dobra.
Dobra, jesteś już niedaleko. Pewnie hajsy trzeba odebrać. Trzeba? Nie. A to dziwne, myślałem, że można sobie hajsy odebrać. Zaraz sprawdzę za ile. A, 8 minut. A to nie, no to w sumie wiecie co? Możemy już zacząć tą fabułę robić, tylko teraz tak. Jak ja mam do niej dotrzeć? Pewnie znowu trzeba będzie pod ziemią. O ty kurde lago. Nie ma lagowania. Tu jest misja w trybie koopa. Szlak prowiantowy, max 4 graczy. Ostre. Dobra. Już działamy. Pewnie cutscenka zaraz będzie. Założę się. Stoperu nie włączyłem. Genialnie. Kurde, co jeszcze? Co jeszcze? Już moment. Stoperek. Więc mogę iść. A ze sklepu można skorzystać? A nawet nie trzeba, szczerze mówiąc. No ale już nie ma. Już to nie działa. Halo. Kurde, na co oni jeszcze to wydarzenie pokazują? Niech oni zmienią na coś innego. Musi być coś bardziej interesującego. Okej, okay, mogę się wciągnąć. Dobra, git. To już tutaj misja. Raport dla rady. Jaki poziom trudności? Fuj. Ok, bra. You look terrible. For months, I have been wrangling the Brotherhood, the National Assembly, and the King. Taken all together, they have the political acumen of an especially stupid village council. I believe that excuses my appearance, young man. I meant no disrespect, Mentor. I am only concerned. Forget me, Arno. Weep for France. But enough politics. I hope you have happier news. What of Lord de Lesser's murderers? The King of Beggars is dead. He was carrying this. O! Jakaś spluwka. Chyba spluwka. Co to? No, spluwka. A poison pay. O kurde. You should keep it. It'll do no one any good moldering in a forgotten crypt. Carry it with honor. Thank you. I will. The mission. The King of Beggars and Siver were only pawns in a larger game. Someone sent them after Monsieur de La Serre. Templars do nothing simply, do they? Do you have anything solid on this mysterious chess player? The only lead I have is the instrument that killed de La Serre, a pin fashioned by a silversmith named Germain. But how he's involved, I can't yet say. It seems your course is clear. Find the silversmith, learn what part he plays. Genialnie. Proste zadanie, w cholerę. Idziemy do złotnika w takim razie. Dobra. Czyli raport złożony. Jakaś nagroda? Znowu? Coś chyba musiało przyjść. Tak bez powodu. Wyposażenie, co my tu mamy? Chyba jakiś pistolet nam się odblokował, bo widziałem pistolety. Coś musieliśmy odblokować. Chyba, albo mi się wydaje. Coś musieliśmy odblokować, tylko jeszcze właśnie nie wiem co. O, tego jeszcze nie kupimy pistola, jest zbyt drogi. Dobra. Mamy pistolecik Arno i niech tak zostanie. Dobra. Uciekamy. Zobaczymy, czy czegoś jeszcze nie mamy dodatkowo do zrobienia. Jeśli nie, no to zabieramy się automatycznie za fabułę. O, no i co z tego, że masz dla mnie zadanie? Dajcie mi trzech ludzi zaufanych, takich jak Lusior, albo podobnych do niego, to można zagrać. Dobra, teraz tak. Gdzie są te misje? Gdzie jest teraz misja fabularna? Tego zacznijmy. Bo jeszcze nie jestem w ogóle tutaj, się wszystko to fajnie kryje. Okej. Okay. No to w takim razie.
Jak tak dochodzimy do tej sprawy? Czekajcie. Ten klub, patrzę, jeszcze jest niewyremontowany. To jeszcze na tym terenie jest uwidoczniony. Tak. Zaraz zobaczymy go. Przejdziemy się, dlaczego by nie. Czekajcie, może znajdziemy szybszy sposób na dostanie się. Dlaczego... Ja nie mogę się tam nie umie dostać? Czy mi się tylko wydaje? Czekajcie, pomyślimy. Szybko. No nie dostanie się tam. Arno, to kurde... Połamy się tylko, jak pomyśli o tym, żeby się tak wspiąć, nie? Nie ma sensu. No to idziemy. Odnowimy klub towarzyski. Pewnie zaraz nam się trafią misje. Ło! Ale przynajmniej mamy już raport złożony. To się liczy. Lol. Udam, że tego nie widziałem. Bo naprawdę, co to było? Pięknie. No i tak, no nie wiem co z kopem, bo na razie nie mam z kim tego kopa nagrywać. Alusiorno niestety czasem nie tryska, jak widać. I tak jak mówiłem już nieraz, miał problem z save'em. No i niestety chyba wtedy... Pewnie go to trochę zniechęciło do dalszego grania. Nie wiem, albo po prostu brak czasu. Może to też tak usprawiedliwić. No ale trudno, no co ja zrobię? Najważniejsze, że nagrałem tam parę odcinków kooperacyjnych i... Powiedział, że nie, fajnie się z nim grało. A, przestępcy trzeba ubić. Dobra. Posprzątam. Będzie takich szkodników jak on. Dobrze, cieszę się, że mam takie punkty do wydania. Wydam je kiedy indziej. Przy najlepszej okazji. O kurde, jakiego on jumpa robi. Tak to nawet chyba parkour w rzeczywistym świecie by nie zrobił. Ale dobra, mniejsza z tym. Co to było? Cholera dziwne. Sitte. Panie, że pokazują mi takie dzielnice. Dobra, spokój. Bo jeszcze większe zamieszanie. O! Kurde, i muszę już uciekać. Chore. Już im uciekłem. No, zgubiłem ich. Widzicie? Są takie tempaki. No tempaki. Tempaki w chuj. Dosłownie mówię, tempaki. Czekajcie, zrobimy taki myk. Ja już im zniknąłem. Chcesz to sobie tak przez nich przejdę. Ani w życiu mnie nie znajdą. Czemu być debilem? Przejdziemy. Przejdę było. No. O, kasa tu nas przyszła. Super. Się niezmiernie cieszę. A to ją potem odbierzemy. Teraz chcę tam dotrzeć, ale wiecie co? Skoro to tam się znajduje, to chyba mamy odpowiedni most, aby to zrobić. Więc no, chyba przejdziemy przez niego, nie? Nie będziemy robić dziadostwa, skoro to tam się znajduje. To lepiej już być po drugiej stronie, niż iść dłuższą drogą. Ale dalej zobaczymy. Bo ja liczę na to, że będzie nadzieja na to, żeby znaleźć kogoś stałego do koopa. A jak nie, no to będziemy sobie singla. Ale to nie raczej szczerze nie powiem. O kurde, a teraz mogę uciekać. Jak się znajdzie jakiś wyciąg zaraz, to trzeba go będzie użyć na miastowo. Ała!
O, wy... Małe. Zamknij się. Znaleźli mnie. Kurde. Strzelają bez przerwy we mnie. Wyrąbane mam na nich. Dobra. Nawiałem. To jest najważniejsze. Hales. No i... No i mamy taki klub do wyremontowania, jest niedaleko. Dosłownie. Here, brother. Nie, później. Czy wy jesteście wszędzie? Serio? Dobra, remontujemy nasz klub. A mogę wiedzieć, ile on kosztuje? Tysiak, a to co na... Co tam dla nas tysiak? Ok, idzie. Kit. Okej. Okay. Pewnie przychody teraz nam się nieco powiększą. Zakładam. Dobra. Tu mamy jedną misję. Taką. Bo widzę, że znowu są po trzy misje. Tutaj mamy taką misję. A ostatnia? O, wszystkie są banalne. To najpierw... A to najpierw sobie zrobimy... To jest to... W sumie bez różnicy to jest. Sobie zrobimy najpierw tą misję. Niech jedzą siano. Dziwne, ale okej. Okay. O, mamy się włamać do magazynu, okej. Git. Może od razu zrobimy wszystkie trzy zadania. Zobaczymy. Jak się zmieścimy w takim czasie, to będzie spoko. Naprawdę. No to nie robi nam różnicy. To żebyśmy się szybko poruszali. To i na najważniejsze. Tak daleko. Zobacz, dupska. Dobra. Wchodzimy już w strefę zastrzeżoną, więc trzeba będzie uważać. Dobra. Dobra. Teraz co? O kurde. Mamy te wszystkie 6 punktów okraść, jak mnie mam. Okej, no to trochę będzie zadanie. Coś dla... Ha, zabić spekulantów. Dobra. Nie ma problemu, tylko teraz jak tu się dostać? Jak to zrobić po cichu, żeby nie było większych problemów? Okej. Widzę, że też są drzwi. Przeszkadzajcie sobie, to tylko muszę zrobić pewne rzeczy. O, tak jak na przykład teraz tu zabić takiego fuja. Co wy uciekacie? Kurde, sracie w... naprawdę niepotrzebnie. Dobra, ale szukam mojego celu, który się znajduje już tuż. A? Czekajcie, mogę tu drzwi otworzyć. O, otworzyłem drzwi, jakbym chciał wyjść. Tak dla jaj. Okej, dobra. Pięknie. Teraz wolałbym z tym uciec. Bo jak mnie jeszcze tu nakryją dupki, to będzie kiepsko. Dobrze. Gdzie nasz najbliższy następny cel? Tutaj się znajduje. To w samym tłumie się znajduje. Mamy widmowe ostrze. Okay. Bien.
już nie ma. Nie ma mnie już. I cannot feed my children. We know you have it. I will pray for you if only you give me a minute. Pięknie. Już trzech z sześciu zabitych. Szybko i bezboleśnie widać. To nam idzie. Quelque chose. Jakby mnie to interesowało bardzo, ale mój cel mnie interesuje, więc ja się nim tu porządnie zajmiemy, bo potrzebuję stąd jakiegoś sposobu na parter, ale jakoś nam to idzie. Jakim cudem on mnie widział? Czekaj, on tam chyba podejdzie, nie? What? Jak on mnie widział? Skubany. Nie czaję. Chyba trzeba będzie bombkę zarzucić. Ale nie w nich, geniuszu. O, może tak mniej więcej. Jak to się uda, ale chyba raczej to nie wypada. No i kurde jak? Dobrze. Piękne. O kurde, uciekać. A teraz uciekać. Najpierw do góry. I nie będzie problemu. Oni będą się tam dożynać. Dobra, teraz tak. Jeszcze dwóch. To spokojnie. Ale ładnie nam to idzie. Prosto ładnie. A tyle ładnie, żeby nam się to udało. Ożysz, dupa. No i widział mnie, gnój. Aha, serio? Serio? A dobra, czekaj, już to. Co? Jak on nie mógł widzieć? Takie pytanie. Eh bien, qui a-t-il? Parlez! Ok. Załatwione. O, są drzwi. Mogę je otworzyć. A to je otworzymy też. Surpris par le mari. Ok. Ten się znajduje właśnie bardzo niedaleko. Wystarczy, że to zrobimy naprawdę idealnie. Nasz problem zniknie faktycznie. W ciągu małej sekundy. No mógłby tu przeskoczyć, serio? Ja nie mogę. Tam nie umiał przeskoczyć, powaga. Uciekaj, kurde, szczydoją, a ty nie chcesz uciec, no bez jaj. Tak, uciekniemy. Będzie najłatwiej. Będziemy chyba blisko nawet do klubu. Piękna misja zrobiona. Tak, oceniamy na piątkę, bo to ładnie wyglądało wszystko. Z 800 zarobionych. Teraz tak, nie interesuje mnie to mapa.
My jesteśmy tutaj. O, jest jeszcze misja dla nas, patrzcie. A myśmy jej w ogóle nie zauważyli. Taki wał. Taki wał. No dobrze. Ma poziom trudności 2. To może zrobimy tak, jeszcze zrobimy jedno takie zadanie z naszego klubu, żeby to jakoś wyglądało w odpowiedniej kolejności. I może nagramy jeszcze jeden odcinek, żebym miał w zapasie, żebyście mieli też co oglądać. A propos tego wszystkiego. Okej, okay. Już niedaleko. Ale misja naprawdę była super. Mogliśmy nieco lepiej to zrobić, ale nie jesteśmy idealnymi cichaczami, jak to po nas wygląda. Jak to po nas wygląda, no niestety tak nie jest. Ale okej, okay, przechodzimy do kolejnej misji. Zabij poruczników Fulona. No i kolejna taka typowa misja. Widzę, że 4 trzeba będzie zabić. No, to może po tej misji skończymy odcinek i nagram dla was jeszcze jeden. Taki też z misjami pobocznymi, żebyście mieli znowu co oglądać potem. O kurde, ale jumpnął i to ostro. Nie musiał tego robić naprawdę, ale jak zrobił, to nie ma problemu. Tu skocz, pięknie. Arno, żebyś się tylko nie zamienił. Nie zamienimy słówka, bo na razie nie ma po co. Jakby były powody i kilka osób do takiej misji, to pewnie nie ma problemu, by się zamieniło. Może i z kilkadziesiąt, ale jako że my nie dajemy rady z kopem, to okej, okay, przekazy się na nim rzuciłem. Jeprze. Fuck off. Dobra, uciekło od nimi. Szczęście szybko i prędko. Ła! No, już uspokoili się. Całe szczęście, no bo by mieli ładną rozmowę ze mną. Ale wspinaczki jest masa, ale dla nas to jest naprawdę nic już. A jeszcze jak będziemy mieli wszystkie skille, to już w ogóle będziemy OP całkowicie. Więc wiecie, takie misje to tylko nas wzbogacają. I ewentualnie dostajemy tam chyba credo za nasze czynności, jakie dokonujemy. Dobra, może zejdziemy, bo tak spinanie się po pizzach to nie jest przyjemność. No i trochę nam to wyszło, ale też jest ładnie. Skacz spokojnie. Jeszcze pewnie spotkamy jakiś najbliższy sklep. Kupił nieco ładunków, żeby niczego nie brakowało nigdy. Kurde, ale śledzą mnie misje kooperacyjne. Cholerę. Wiem, że chcecie, żebym to robił, ale no, no nie mam na razie jeszcze z kim. Nigdy. Aha, coś czuję, że jeszcze niedaleko jest. To mamy najbliżej, albo tam, właściwie nie wiem, gdzie chcecie. O, to będzie najbliżej. Ło! Ale skoczył! Trąbany. Dobra, szukamy tak. Okej, okay, mamy pierwszego do ubicia. Pięknie. On jest na dachu. To moglibyśmy to zrobić. Sobie zastanawiam się, tak żeby go po prostu zabić po cichu i idealnie. Pięknie. Christ! Who's taking us down? Pięknie.
Jeszcze trzech do zabicia. Gdzie jest ten wasz kapitan zasy? Już znaleziony? Tak szybko? Czy tylko takie pole zniknęło? O kurde, oni mnie tu widzą. O, jest tutaj nasz kapitan. Stukrotny. Teraz jak go zabić? Żeby nas nie musiał wykrywać. Ale jak ja się tam mam dostać? No dobra, trzeba cię zabić w takim razie, w taki sposób. Kurde, zostaw mnie. Broni się, Romano. Ała! Nie ma. Wypadam się tak łatwo. O, ty. Coś teraz mi nie idzie. Dobra, teraz twoja kolej. No, trochę mnie podrasowali, ale walka jakaś była. No, inaczej nie mogło wyjść. Mogłem rzucić bombę dymną w sumie. To by jakoś to się udało, szczerze mówiąc. Ale tak też ich wykończyliśmy. O kurde, Arno, naprawdę nie. A dlaczego wy sobie pozwalacie na takich kurde obywateli bez jaj? Żeby oni tu wam przeszkadzali. No, patrzcie. Takich dwóch kretynów. Co oni robią na dachu? Fuck. Ich na serio już pogrzało. Uciekniecie stąd? Czekajcie. Pięknie. Jak ich tutaj ładnie pocisnę. Równo, powiedziałbym w końcu. Tam mamy następny cel najbliższy. Którym się zajmiemy za moment. O, kapitan, o, ty. Ciągle uniki robi. Czekaj, ciebie nie zapomnę dobić. Nie. Dobrze są, trzeba przyznać. Kurde, no jakoś nie mogę przewidzieć ciągle, czy to ten kapitan, czy nie kapitan. No ale z tym ostatnim trzeba jakoś w końcu zadziałać. Ło. Come here, you cowardly bastard! Now! O, przyjdzie tu. Chyba. Hold it, a word, citizen! Przyjdzie tu. Dostanie zaraz ładnie. Pięknie. Jest. No, no dobra, zaraz kasę odbierzemy. Nie, 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 nie będziemy robić. Nie zgadza się. Czekajcie, jak tu... O, jest, jest sposób. Powybijaliśmy. Można ich przeszukać. Potem zajmiemy się kapitanem. Aha, już wiem jak go zabić. Okej. Okay. Niech tu tylko... Jakby tu tylko podszedł, to w sumie by oberwał, nie? Niech tu tylko podejdzie. O, idealna okazja będzie. No, żal. Nie wierzę. Nie wierzę. Chciałem go inaczej zabić. Co jest gra? O ty. O, nie, nie, nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę, że mnie tak zranił. Dobra, zaraz odciekniemy.
Tylko go przeszukamy i kończymy odcinek, bo widzę, że już zaraz będzie pół godziny. Dobra, już uciekamy z tego terenu. A kasę odbierę poza nagraniem. Dobra, jest już teren ucieczki. To już nawiewamy stamtąd. I dziękuję wam bardzo za obejrzenie 27 odcinka z Assassin's Creed Unity. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo, jedność. You are ready to fight.